self within. Właśnie ta forma ludzka, którą teraz posiadamy, jest ogromną możliwością, by właśnie odkryć naszą prawdziwą tożsamość. So how to do that? Więc jak to zrobić? Read lots of books. Czytać dużo książek. Do lots of austerities. Wypełniać dużo różnego rodzaju rzeczy. No, in this age, it's recommended you just chant this mantra, you chant this song, it will purify your heart. And one day you'll understand your deeper spiritual nature. Tak naprawdę w tym wieku właśnie jest rekomendowane, by intonować właśnie tę świętą mantrę, ponieważ dzięki niej, kiedy będziemy ją regularnie intonować, zrozumiemy naszą prawdziwą duchową tożsamość. It has to be a simple process because life is so complicated these days. W tych czasach proces samorealizacji musi być bardzo prosty, ponieważ życie jest bardzo skomplikowane. So we need a simple process to understand our deeper, happy, blissful spiritual nature. Dlatego wszyscy potrzebujemy bardzo prostego procesu, dzięki któremu zrozumiemy naszą wieczną, pełną szczęścia duchową naturę. So this process of chanting and dancing the Hare Krishna song, the Hare Krishna mantra, this is a recommended process not just for people in India, but the whole world. I ten proces właśnie intonowania tej mantry oraz tańczenia to jest proces, który jest rekomendowany dla wszystkich. It's a universal, non-sectarian process for achieving our blissful spiritual life. And it's only three words. But very potent words. Hare, Krishna, and Rama. These are different names for God. To są właśnie różne imiona Boga w tym języku starożytnym Indii, czyli sanskrycie. I Bóg jest obecny właśnie w dźwięku swojego imienia. I On jest źródłem wszelkiej przyjemności. Spiritual life has to be more fun than material life. Życie duchowe musi być dużo, dużo bardziej przyjemne niż życie materialne. So this is a joyful process. Dlatego jest to proces pełen szczęścia. You sing Hare Krishna. Śpiewasz Hare Krishna. You dance in ecstasy. Tańczysz w ekstazie. A little philosophy. Troszeczkę filozofii. And if you get hungry, you eat nice vegetarian food like we have over on the side over there. Our food offered to Krishna. Not non-violent food. I kiedy jesteś zmęczony, kiedy jesteś już głodny, możesz pójść do tego namiotu, który jest obok. Spróbować tam jedzenia, które jest przygotowane bez przemocy, jedzenia wegetariańskiego, które zostało ofiarowane w Krishna. If you want to be happy, you can't be cruel to other living entities. Ponieważ jeżeli chcesz być szczęśliwy, nie możesz być okrutny w stosunku do innych żywych istot. You have to be vegetarian. Musisz być wegetarianinem. You have to love and respect all created beings. Musisz kochać i szanować wszystkie stworzone istoty. Even if they're less than you, they're still important. Nawet jeżeli są niższe od ciebie, musisz je szanować. Są również ważne. So sing Hare Krishna dance and take some of our delicious prasadam and become happy. Zatem intonujcie Hare Krishna z nami, śpiewajcie, spróbujcie naszego pysznego jedzenia i bądźcie szczęśliwi. So can you repeat after me? Więc powtarzajcie za mną. Hare Krishna. Hare Krishna. No cóż. We come to Woodstock to be happy. Przyjechaliśmy na Woodstock, żeby być szczęśliwi. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama, 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 Hare, 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 Hare. Now look at the person standing next to you and see if they're smiling. A teraz spójrzcie na osobę, która stoi obok was i zobaczcie, czy się uśmiecha. It works. To działa. Okay. Here we go. Zaczynamy.
Thank you.
Yeah.